Hej, powiem wam, że w ogóle jestem teraz w momencie, kiedy miałam nie nagrywać filmów, ale stwierdziłam, że pójdę za tym, co czuję i nagram, spróbuję przynajmniej nagrać dla was coś innego niż zwykle, może takiego właśnie luźnego vloga. Jest strasznie ciemno, nie wiem, czy coś tu będzie widać, ale dobra, lecimy już dalej. A za mną jest bajzel na łóżku i tutaj chciałam wam też właśnie przypomnieć o tym, że każdy ma bałagan. Minimaliści też mają czasem bałagan. Okej, czas na sprzątanie. Mam w ogóle takie kapcie, które miałam jeszcze w podstawówce. Przywiozłam je sobie z domu rodzinnego i powiem wam, że bardzo się cieszę z tego, bo byłoby mi zimno w tym mieszkaniu. Jest jednak chłodniej od podłogi i no, takie ciepłe kapcie robią różnicę. Powiem wam jeszcze historię tego szlafroka, który jest wyjątkowy, ponieważ kupiłam go w second handzie, oczywiście za parę złotych dosłownie, i później sprawdziłam metkę i wyszukałam ten szlafrok na internecie. I co się okazało, że szlafroki tej firmy są po 300 do 500 ponad złotych, więc bardzo się cieszę z tego zakupu, tym bardziej wiedząc, ile wydałabym za taką rzecz w nowej wersji. Wiecie, że ja to mam tak, że mimo że oczywiście mamy krzesła, to ja siedzę sobie najczęściej na podłodze. Skąd mi się to wzięło? Czytałam kiedyś taką książkę właśnie o siedzeniu na podłodze i korzyściach z siedzenia na podłodze i o tym, jak to jest tak naprawdę naturalne dla naszego organizmu. A że ja uwielbiam siedzieć po turecku i ogólnie właśnie w takich pozycjach, w których najwygodniej się siedzi na ziemi, to korzystam sobie z tego i często wiele osób się ze mnie śmieje, że mam tyle krzeseł do wyboru, kanapę i tak dalej, ale wybieram podłogę, bo jest po prostu dla mnie wygodniejsza. Jedynym minusem jest to, że w chłodniejszych miesiącach jest zimniej na podłodze, ale mam też moją poduszkę do medytacji, matę i często sobie z takiej opcji korzystam. Nie każdy z was ma Instagrama, więc nie każdy widział moją choinkę, więc pomyślałam, że wam ją tutaj pokażę, bo aktualnie jesteśmy na samym początku grudnia. Ja dopiero co ogłosiłam, że teraz będę sobie robić przerwę i potrzebuję takiej przerwy, żeby wiecie, tak bez ciśnienia móc publikować filmy, bez takiego gdzieś myślenia w głowie, że o, muszę na ten czwartek coś tam przygotować. No wiadomo, że nie muszę, ale chcę wtedy być regularna, kiedy je publikuję. Więc tak, teraz nagrywam, ale robię to, wiecie, tak na luzie, totalnie, bo wiem, że mam dużo czasu na zmontowanie tego filmiku i tak dalej. I na przemyślenie, czy rzeczywiście coś takiego mi się podoba, czy nie. A w sumie bez próbowania nowych rzeczy ciężko się dowiedzieć, co się lubi i co się chce dalej robić. A jeszcze wracając do mojej choinki, no to ona jest cała zrobiona przeze mnie z patyczków, z sznurka, z ozdób, które są, że tak powiem, z drugiej ręki, bo wszystko tu jest albo gdzieś tam poznajdowane w domu rodzinnym.
nieużywane, niechciane, albo na przykład tutaj to jest z mojego naszyjnika z podstawówki, takie jabłuszko. To był fragment jakiejś innej dekoracji kiedyś, którą miałam w pokoju w dzieciństwie. Także tutaj też jest z naszyjnika mojego z podstawówki taki kryształ. Fajna jest, naprawdę lubię tą choinkę, bo jest prosta, bardzo mało miejsca zajmuje i szybko ją się rozkłada, bo ja nawet nie ściągam z niej tych dekoracji, tylko wszystko jest od razu na niej i kilka minut i ja mam już choinkę na swoim miejscu. Tu Wam jeszcze pokażę takie moje, zrobione przeze mnie dekoracje świąteczne. Są takie choinki z kartonu wycięte. To jest po prostu karton. Tylko jak się karton rozdzieli jakby na pół, wtedy on ma w środku taką fakturę często. I to właśnie zrobiłam. I tak one się prezentują na tym sznureczku jutowym. Moim zdaniem bardzo fajnie. Lubię ten wygląd. Taki prosty, minimalistyczny. No i praktycznie dekoracja za darmo. W piekarniku mi się pieką dynie, bo chcę zrobić dyniowe ciasteczka i dyniową zupę. Zupę krem. Także no troszkę im jeszcze zajmie, ale muszę już wykorzystać tą dynię, bo już długo leżała. Nie chcę, żeby się zmarnowała.